wyużywacie takich pi, takich też? Tak, spokojnie. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mojego gościa przedstawiać nie trzeba. Jak nie trzeba? Zawsze się trzeba przedstawiać. Nazywam się Paweł Kukista. Miał się nauczył, że przedstawiać się trzeba. Witam, kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie. Jak idzie walka z partiokracją? Jestem po 10 godzinach w tej chwili przebywania wśród partyjniaków i mogę mówić nieskładnie, tak właśnie wszystko to wygląda. Wymęczenie, przebywanie na co dzień w środowisku, w którym człowiek o minimalnej wrażliwości jest, istnieje możliwość, że skończy w psychiatryku. No ale staram się uzbroić jednak w jakąś taką dawkę asertywności, żeby się temu wszystkiemu nie poddać. Ja cały czas liczę na to, że prędzej czy później ten system pęknie. Już sam fakt, że udało nam się wejść do parlamentu, sam fakt, że mówi się w tej chwili głośno o referendach, mówi się o ordynacji wyborczej, mówi się o pewnych zmianach ustrojowych, o państwie obywatelskim, już się wspomina, już są jakieś tam ruchy. Uważam to za bardzo duże sobie osiągnięcie, bo gdyby ludzie na nas nie zagłosowali, to ani słowa byśmy o tych wszystkich zmianach ustrojowych nie usłyszeli. No właśnie, jesteśmy bezpośrednio pod głosowaniem, oczywiście wielki sukces dla Prawa i Sprawiedliwości. Potężny sukces. Prawo i Sprawiedliwość jest jednym wielkim sukcesem, to od tego musimy zacząć. Tak, to jest zawsze sukces. No, oczywiście. Zawsze sukces. Tym razem udało im się częściowo wycofać z reformy sądownictwa, ugięli się przed Trybunałem Europejskim. Sukces, wielki sukces. Jakie tam są nastroje wśród nich? Oni tacy naprawdę wierzą w tą propagandę sukcesu? Już tak po cichu mówią, kurde, no dowalili nam, musieliśmy tak zrobić. Ja nie wiem, no, czy ja mogę powiedzieć, co oni tam mówią po cichu, czy nie po cichu. Zresztą nie chcę mówić, co oni mówią, bo niech oni sobie sami powiedzą, co mówią. Natomiast ja już mówiłem od kilkunastu tygodni, że w mediach, że oni się ugną. Nie miałem co do tego wątpliwości, że będą musieli zrezygnować z tego wieku emerytalnego sędziów, że będą musieli uszanować konstytucję w tym punkcie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Po prostu będą musieli kark pochylić. No, dlaczego tak długo się stroszyli, to już trzeba ich pytać. Teraz ja powiem, jeśli chodzi o mój stosunek do tych wszystkich spraw. Jestem pierwszym zwolennikiem reformy sądownictwa. Uważam, że te sądy, które były do tej pory, to był dramat, ponieważ sędziowie wybierali się sami spośród siebie i sami siebie oceniali, czyli tworzyli państwo w państwie, tworzyli taką szczególną kastę, zresztą sami się tak nazywali. Ale reforma, która ma polegać na tym, że poddajemy sądy pod kontrolę partii politycznej, to też żadna reforma, bo sądy powinny być pod kontrolą obywatelską. Pod kontrolą obywatelską, czyli KRS, Krajowa Rada Sądownictwa, wybierana powinna być w wyborach powszechnych przez obywateli. I oprócz tego należy w trybie natychmiastowym wprowadzić instytucję sędziego pokoju. Wiesz, co to są sędziowie pokoju? Oczywiście, że wiem, co to jest sędzia pokoju. Sędzia pokoju to jest sędzia, który nie jest zawodowym sędzią, ale sądzi w sprawach mniej ważnych, dzięki czemu odciąża tych sędziów zawodowych, bo to jest, i tutaj się w pełni zgadzam, że to jest naprawdę chore, że zawodowy sędzia po 5 latach studiów, kilku latach aplikacji i egzaminach orzeka, czy rzeczywiście człowiek, który przeszedł na czerwonym świetle, powinien dostać mandat, czy nie powinien dostać mandatu. I polskie sądy są, mówię to z własnego doświadczenia, zawalone między innymi dlatego tak sprawami. 80% spraw. To są takie gówniane sprawy. Gdyby sprawa przebicia po pijaku sąsiadowi dentki, albo sąsiadkę znieważyła słownie, myślą i uczynkiem, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie do końca się zgodzę z tym, że to mają być sędziowie niezawodowi. Ja widzę, znaczy oczywiście można się z tym nie zgodzić. Mówię o pewnych założeniach, jak powinien wyglądać sędzia pokoju. Bo ty mówisz o klasycznym przykładzie sędziego z systemu anglosaskiego. Przed wojną również zresztą istniała taka instytucja sędziego pokoju do
rozwiązywania tego typu spraw, a po wojnie w Polsce komuniści powołali taki specjalny organ, kolegium do spraw wykroczeń. Wy tego nie pamiętacie, ale kolegium się zawsze kojarzyło fatalnie, bo jak człowiek dał bańkę i coś tam nabroił i tak dalej, to pójdziesz na kolegium, tam cię przetrzepią. Kolegium działało w trybie błyskawicznym, w ciągu tam prawie maksymalnie tygodnia albo tam 24 nawet godzin, te jakieś drobne nieprawości czy tam jakieś głupoty oceniał. My chcemy, aby te właśnie głupoty, które dla niektórych ludzi oczywiście stanowią sprawy życia i śmierci, bo sąsiadka drugiej nie odpuści, że ta ją nazwała ladacznicą na przykład i tak dalej, to jest sprawa dla niej życia i śmierci. Chcemy takie sprawy załatwiać właśnie za pomocą sędziów pokoju, którzy jednak byliby sędziami zawodowymi. Byliby sędziami, poznaję jak to mówię, to jest troszkę będzie dłuższa wypowiedź. Byliby to ludzie, jakie powinni spełniać warunki, jakie przesłanki. Powinien to być prawnik, czyli osoba, która ukończyła studia prawnicze. Powinien odbyć 5-letnią praktykę prawniczą w zawodzie adwokata, notariusza albo radcy. I byłaby wybierana, uwaga, przez ludzi bezpośrednio, wybierana przez ludzi spośród różnych kandydatów. Taka osoba byłaby, ten sędzia pokoju byłby wybierany na 5-letnią kadencję. I po 5 latach orzekania w tych takich głupawych niby sprawach, ale mimo wszystko czasem mogącymi być skomplikowanymi i tak dalej, nabywa doświadczenia, nabywa też, to jest bardzo istotne, wieku. Spośród tych ludzi KRS wskazuje potem sędziów do instancji wyższych. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Do sądów okręgowych, do sądów rejonowych i tak dalej, i tak dalej. Mamy w tym momencie do czynienia z sytuacją taką, że KRS, podkreślam, wybierany w wyborach powszechnych, czyli również spośród kandydatów wystawionych przez sędziów, przez grupy obywatelskie, przez polityków, ludzie w wyborach powszechnych wybierają tych sędziów KRS-u, a potem sędziowie KRS-u spośród sędziów pokoju wskazują sędziów do instancji wyższych. To są ludzie, którzy po pierwsze mają już doświadczenia, ci, którzy sądzili te takie głupoty, jak to nazwaliśmy, a po drugie też bardzo ważna sprawa, oni mają minimum 40 lat i wtedy taka osoba już jest jakby uprawniona do tego, by orzekać w sprawach na przykład rozwodowych, bo ma jakieś tam doświadczenie życiowe. Ja w tej chwili jak widzę dziewczynkę z całym szacunkiem 30-letnią, która sądzi rodziców, znaczy mniej więcej rówieśników swoich rodziców i rozpatruje ich tam różne nie do końca normalne relacje, to jest śmieszne, ona pojęcia nie ma o życiu, nie wie, że życie to... Generalnie chodzi o to, żeby prawo było bardzo mocno i orzekanie było bardzo mocno związane z tym takim prawem zwyczajowym, z prawem naturalnym, z poczuciem zwykłym, poczuciem dobra, zła i tak dalej. Natomiast te reformy, które proponuje PiS, to jest nic innego jak prawo tłumaczone poprzez interes partii politycznej. Partia wskazuje sędziów, a sędziowie muszą na wkół jakich wskaże? No takich sędziów wskaże, którzy idą zgodnie z ich światopoglądem, zgodnie z ich wolą. Upraszczając to bardzo, jeżeli mamy w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, partię, która mieni się prawicową, a tak naprawdę jest gospodarczo-lewicową, to jest rzecz oczywista, ale załóżmy, to ona będzie szukała takich sędziów, takich kandydatów do KRS-u, którzy myślą podobnie jak oni. I wtedy dla takiego sędziego orzekanie w sprawie jakiejś dotyczącej człowieka o innym światopoglądzie już może negatywnie nastawić do tego człowieka, bo on ma inny światopogląd. On się nie zajmuje nawet sprawą, tylko mówi, a to jakiś lewak, to trzeba go po prostu ściąć. Nieprawda. Prawo powinno być takie, orzekanie powinno być takie, że nie ma znaczenia, czy ty masz poglądy lewicowe, czy ty masz prawicowe, czy ty jesteś wierzący, czy niewierzący. To nie ma żadnego znaczenia. Wyrok musi być sprawiedliwy. Czy ty jesteś dobry, czy ty jesteś zły. W tych kategoriach, a nie w kategoriach światopoglądu, czy jakiegoś interesu, jakiegoś innego rzędu. No właśnie, a propos dobra i zła, bo mamy w tej chwili aferę na aferze. Dobro, zło, to jest oczywiste. No tak, no, niepotrzebnie się przyznałem, jakie studia kończyłem. No niepotrzebnie. Niepotrzebnie, ale skończyłem też drugie, tam mam 2 dyplomy, pokazuję ten jeszcze zarządzanie i marketing. Kiedyś to nie był obciach, jak na to szedłem. Gdybyś był dziewczyną, to byś się z sobą ożenił. A propos właśnie ożenku, dzieci, prawa, sprawiedliwości i innych tego typu rzeczy, afera KNF, VAT-owska, cała reszta. Co czuje ojciec, jak się dowiaduje, że mógł wepchnąć swoje dziecko na jakąś fuchę do jakiejś organizacji międzynarodowej za setki tysięcy dolarów i spierdolił, nie wsadził?
Nie, co czuję ojciec. Przepraszam, bo oczywiście za sarkazm taki. Ja nie co czuję taki ojciec, dlatego że mi by przez myśl nie przyszło, żeby wykorzystywać jakąś swoją pozycję w polityce, by ustawiać dziecko. No to po prostu mówię to zupełnie poważnie i nie kłamię. No po prostu nie. Tak? I tak zostałem. Nie dlatego, że jestem taki fajny. Ja tak zostałem po prostu wychowany i w taki sam sposób wychowuję moje dzieci. Natomiast sytuacja taka, że w ogóle to jest w Polsce możliwe, to jest skandal. Powiedziałeś wcześniej o KNF-ie, powiedziałeś wcześniej o aferach, powiedziałeś wcześniej o tego typu rzeczach. Sprawą dramatyczną jest to, że my mamy longiem od 89 roku, tam 90, początku lat 90 do czynienia z takimi sytuacjami. One tylko coraz bardziej się eskalują, coraz bardziej rosną, ale zauważ, że jedno, co łączy Prawo i Sprawiedliwość z Platformą Obywatelską, z tymi dwoma wielkimi, te dwa wielkie bloki, to jest fakt, że wysocy urzędnicy państwowi prowadzą szemrane rozmowy z oligarchami III RP. Z Czarneckim, tam z innymi chłopakami, którzy tam na kolegów donosili, którzy pracowali gdzieś w służbach i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawe. I też tutaj przy tym KNF-ie przede wszystkim to się należy zastanowić, czy ten Chrzanowski był inicjatorem tych zdarzeń, czy może był po prostu wystawiony przez kogoś, wysłańcem, tak jak kiedyś pamiętasz afera Rywina, gdzie on powiedział, że on przemawia w imieniu grupy trzymającej władzę. Której nigdy nie ustalono. Której nigdy nie ustalono. A ty byś, jakbyś był Rywinem, to byś ujawnił taką grupę trzymającą władzę w życiu. No pewnie. Bo robił w puszce siedzieć niż stracić głowę. No. Podejrzewam, żeby rodzinę też wymordowali. No nawet nikt nie próbował tego ustalić. Właśnie to też mnie bardzo ciekawi, bo jak spojrzymy sobie na karierę pana prezesa KNF-u, to jest taka dość specyficzna, bardzo młody człowiek. Znikąd chłopak. Znikąd. Nikt go nie znał. No więc właśnie, teraz się pojawiają takie sugestie co do habilitacji, że tam były jakieś, oczywiście ja nie twierdzę, odkierowania. Ale my tylko tak sobie rozmawiamy. Na podstawie doniesień medialnych, odkierowania wyroków są sądy. Natomiast pojawiły się doniesienia medialne, że były zarzuty o plagiat pracy. Ale nie wiemy i tego wątku nie rozwijajmy. Wiemy tylko jedno z całą pewnością. Facet nie był w ogóle znany na rynku. Absolutnie. Dostał funkcję bardzo odpowiedzialną. KNF, Krajowy Nadzór Finansowy, to jest potężnie... Jest. Powinna być, bo nie jest. To powinna być instytucja, która przede wszystkim pilnuje z punktu widzenia interesu obywatelskiego sytuacji takiej, by żaden bank biednej babci, która przynosi oszczędności całego życia, by je po prostu sobie oszczędzać w banku, nie przeznaczył na jakieś polisolokaty, które babcia traci i traci oszczędność całego życia. Tym się powinien zajmować KNF, a z tego co widzimy, KNF zajmuje się jakimiś przeróżnymi machinacjami, jakimiś przeróżnymi machlojkami w świecie finansjery, co jest po prostu niebezpieczne i dla rynku, i dla zwykłego szarego obywatela. No właśnie, bo o ile tam są tylko doniesienia medialne, o tyle to, że system bankowy w Polsce jest patologiczny, to widzimy. Cały system jest patologiczny, nie tylko bankowy, to tak na marginesie. Ale a propos bankowego, tak z ważniejszych rzeczy. Polisolokaty, kredyty we frankach, afera z opcjami walutowymi. Tak. Jeszcze wcześniej były tak zwane kasy mieszkaniowe. No, tak same OFE, te wszystkie, że generalnie cały świat mówi o finansach, generalnie nie tylko o bankach, o finansach. I a propos też KNF-u, sorry, że to troszkę tutaj zmieniam temat, ale popatrz, jak ludzie mają w tej chwili zaufać temu teoretycznie dobremu planowi, temu PPK, czyli pracownicze... Plany kapitałowe. Tak, pracownicze plany kapitałowe, kiedy mamy do czynienia z tym aferą w nadzorze finansowym, kiedy na rynku finansowym mamy do czynienia z tymi aferami, a to PPK jest niczym innym jak OFE bis. I tyle, gdzie na OFE ludzie zostali wyrolowani, wydymani, nazywając rzecz po imieniu przez państwo. I teraz jaką mamy gwarancję, że po raz kolejny ludzie nie zostaną, przepraszam za to takie nieparlamentarne słowo, ale powtórzę, że powiedziałem wydymani. No właśnie, zwłaszcza, że przecież poprzednio nawet Trybunał Konstytucyjny z obrońcą demokracji na czele stwierdził, że nasze pieniądze w OFE nie są nasze i można nam je zabrać, więc... No, dokładnie, i to za chwileczkę. Te też w sumie nie są nasze, chociaż były nasze, ale w sumie nie nasze, bo i tyle, no i cała filozofia.
To w ogóle generalnie z tym, mówię o tym KNF-ie, o tych naszych, nie naszych pieniądzach, jak ludzie się dali wkręcić w tą walkę na taśmy i ludzie to obserwują jak jakiś taniec z gwiazdami, zupełnie kto ma lepszą taśmę na kogo, kto w jaki sposób kogo tutaj zagnie i co tutaj jeszcze wyjdzie i tak dalej. A tymczasem pod tą całą aferą podnosi się cenę na paliwo, podnosi się podatki, podnosi się ceny na prąd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I się kręci, tylko że nie kręci się ludziom, tylko kręci się partyjnym oligarchiem. A właśnie, a propos cen na prąd, bo kurde, no dwa fakultety skończyłem, a za głupi jestem i za cholerę tego nie mogę zrozumieć. Może mi poseł wytłumaczy, chociaż PiSu powinienem spytać, ale oni uciekają. Jaki jest sens podnosić cenę na prąd i jednocześnie robić 100% rewaloryzację dla kompletnie wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od zarobków i jeszcze to ma rozliczać sam operator. Po kiego grzyba? Nie lepiej nie podnosić? Przecież to jest płacenie samemu sobie. Ale co ja ci mogę odpowiedzieć? Powiem, nie wiem. Tak samo jak nie rozumiem, po co dawać 500+, jak można po prostu nie zabierać tych pieniędzy. No przecież to jest logiczne. A to wiem. Jeszcze świętej pamięci, ale chwileczkę był, a ty nie, to ja też wiem, chodzi o głosy. Kupić elektorat, kupić głosy. Damy wam 500, wy będziecie się cieszyć, a my wam potem, wy używacie takich pi, takich też. Tak, tak, spokojnie. A my wam potem zajebiemy 1500. Na takiej zasadzie. I tyle. I tak robią. I ludzie, biedni ludzie, żal mi ludzi, bo ludzie nie zdają sobie sprawy. Czy ty wiesz, że ja czytałem ostatnio jakieś statystyki, że w Polsce prawie 30% ludzi nie ma pojęcia, że płaci podatki. Oni są przekonani, 1/3 narodu, że podatki płacą tylko bogaci. Ja miałem kiedyś taką sytuację w sklepie, gdzie na wsi u siebie, gdzie jedna z dziewcząt sprzedających w tym sklepie, rozkarnięta dziewucha, normalna dziewczyna, wszystko i tak dalej, mówi, panie Pawle, ja musiałam, tak mi się zwierzyła przy jakiejś tam okazji, coś tam, opłacenia, mówi, ja musiałam wczoraj w kolejce z dzieckiem do lekarza stać 8 godzin. Ja mówię, patrz, a takie wysokie podatki płacimy na służbę zdrowia i tak dalej. On tak na mnie popatrzyła i mówi, bo za mało płacicie. Ale kto za mało? Wy, bogaci. Ja mówię, dzieciaku, ty relatywnie więcej płacisz podatków niż ja. Proporcjonalnie. Mhm. Wziąć twoje zarobki i moje, płacisz po prostu więcej podatków. Ona mówi, ja w ogóle nie płacę podatków. Ja mówię, jak nie płacisz? Mi nawet, bo wysyłają z Urzędu Skarbowego pieniądze, bo ja za mało zarabiam. Ja mówię, dzieciaku, a ile ty zarabiasz? A ona mówi, zarabiam 2200 czy coś takiego, taką kwotę mi wymieniła. Ja mówię, co tak to naprawdę, ja mówię, to tak naprawdę, to ty zarabiasz prawie 5000. Prawie 5000 złotych. A bo jeszcze ta część pracodawcy. Wiesz, tak na marginesie, ci kumaci będą wiedzieli, o czym rozmawiamy. Wiesz, jaki ja mam pomysł na ustawę, jaką tylko, na razie jest to tylko pomysłem, żeby złożyć taki projekt ustawy, który zobowiązuje pracodawcę, by płacił kwotę brutto bezpośrednio pracownikowi do ręki. Żeby pracownik musiał sam odnieść te pieniądze do tych wszystkich ZUS-ów, do tych wszystkich bandyckich instytucji, do tego wszystkiego, do tego badziewia i niech to sam odłoży i wtedy by zobaczył. Wtedy być może ludzie by zaczęli myśleć, to jak to? To ja zarabiam z tych 5000 muszę oddać 2200 na co? Na kolejki do lekarza? Na rozpierdoloną policję? Na rozwalone absolutnie wszystko? Za co? Za co? Ale masz te pikania na pewno. Będą pikania, spokojnie, nie lecimy na żywo. Nie ma problemu. Będzie. Nie, to jest też w moim interesie za niewypikane interes, takie słowa zajmują film. Interes też wypikany. Nie no, to żyjemy w takim niestety okresie, gdzie nie można powiedzieć bomba, jaki fajny prezent mi kupiłeś. Okres też. Wszystko trzeba wypikować generalnie. Kononowicz byłby świetny. Nie będzie niczego, taka czarny ekran i taki szum. Powiem ci, że mówię, bo mówiłem na początku o tej asertywności. Gdybym nie miał tej asertywności, to być może po półtora roku już bym się skononowiszował do końca w tym tutaj. No właśnie. Przy tym korycie, jak to ludzie mówią. Tak. No, ale różnie bywa. Akurat w Sejmie to jest jak w Sejmie, ale ja powiem szczerze,
Chciałbym tylko za to, że znam języki i jestem zdolny dostawać 200 tysięcy bez podatku, co bardzo ważne, w jakiejś organizacji międzynarodowej do dolarów. To już jest taka zacna pensja. No, taka może być. To już nawet nie jest koryto, tylko nawet taki stół ładny. Myślę, że to jest takie u nich akceptowalne, natomiast nie jest to jakiś szczyt marzeń tutaj. Nie, no to, to oczywiście, że nie. Zawsze można kamienicę sobie odzyskać. No, to jest na pewno dużo więcej warte. Tak, za 6 tysięcy pracują złodzieje, tak? Tak i mówiła, albo idioci. Idioci i złodzieje, tak mówiła pani Bieńkowska. Teraz właśnie nam prezes wszystkim obniżył do chyba do 6 tysięcy, także, także masz tu w takim razie, idąc tym tropem, pracuje tutaj 460 idiotów. To albo złodziei. I złodziei. Albo. Złodziei i idiotów też. Złodziej nie może być idiotą raczej. Może być, tylko wtedy wpadnie. Ale jakby był idiotą, to by nie ukradł. No, no albo, jak? No jak, no mógłby ukraść, albo, ale mógłby się na przykład dać nagrać. Nie ukradnie, bo go złapią, zanim ukradnie, jeżeli jest idiotą. No to już... Dobra, nie wchodźmy, to, nie wchodźmy w te klimaty. No, było o złodziejach, to może teraz o policjantach. Poczekaj, ja tylko najpierw pokażę, że to jest kawa, a nie Twitter. To jest nasz wypadek. A propos właśnie policjantów, bo policjanci ostatnio byli uprzejmi wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Dostali większość tego, co chcieli, tylko tyle, że, nawet dobrze i dostali, tak z mojego punktu widzenia, tam trochę policjantów znam, rzeczywiście nie jest łatwa praca, rzeczywiście te zarobki nie są nie, za wysokie. Zarobki nie są za wysokie, tylko zarobki do tej pory to były, no z racji też nie tylko na zawód, ale na ich wysokość, psie pieniądze. No, to jeżeli po tej szkółce funkcjonariusz dostawał tam niecałe 2000 zł, wychodząc na ulicę i w każdej chwili mogące tam narażać zdrowie i tak dalej, no to są, no wybacz, ale to są żadne pieniądze, no to, to z całą pewnością. No. A jednocześnie jego tam jakaś pani pracująca w komendzie wojewódzkiej urzędniczka zarabia tych tysiączków, powiedzmy 8 czy 7, siedząc przy biurku. To jest, policja to jest bardzo szeroki temat. Ja uważam, że policjanci, powiem wprost, że im rzucono po prostu kości. Wiedzą, że psy są głodne, to im rzucono. Zjedzcie. Ale nie zastanawiają się nad jedną rzeczą, że to absolutnie niczego nie zmieni. Dopóki się nie zrobi strukturalnych zmian w policji, dopóki się nie podzieli, przede wszystkim nie przeznaczy się na policję stałego PKB, w wysokości przynajmniej 1%. No, no wojsko jest, stałe przecież. No nie tylko wojsko, służba zdrowia również, stała sfera budżetowa tych dużych takich bloków budżetowych ma stałe PKB. No, w ogóle ja pojęcia nie mam, dlaczego policja, podstawowy organ powołany do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, jest na jakiś taki dziwny, a to trochę mamy, a w tym roku nie mamy, to wam nie damy, a tutaj mniej damy, a to damy więcej. To jest jakiś absurd. Druga sprawa. Natychmiast powinno być podzielone wyraźnie służba na trzy grupy. Funkcjonariuszy policji, którzy mają godne wynagrodzenia, mundurówki, przepraszam, przede wszystkim te wszystkie dodatki związane z charakterem służby, z ryzykiem, z utratą zdrowia i tak dalej, funkcjonariuszy policji, pracowników policji, funkcjonariuszy policji, czyli kryminalna i prewencja, bo to są prawdziwe psy. A opry mówię w sensie pozytywnym, tak jak mówili o swojej psiej grypie. To jest psiarnia taka dokładnie w rozumieniu policji, prewencja i kryminalna. A oprócz tego masz też takie działy jak, nie wiem, łączność, logistyka. Logistyka to jest na przykład księgowa, to jest na przykład pani, kto jest gaciowy jakiś i tak dalej. No są szacunkiem dla zawodu. Ale jaka cholera, że oni są brani potem jako... oni są zwykle jako cywilni pracownicy. Nie, oni są traktowani jako funkcjonariusze. Znaczy oni, zaraz do tego dojdziemy, mówię najpierw o podziale. Funkcjonariusze policji, pracownicy policji, czyli logistyka i tym podobne, łączność i tym podobne. I trzecia grupa, pracownicy cywilni, czyli mechanicy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy nam się, jeżeli chodzi o kasę, wyjaśnia jedna rzecz. Duże pieniądze ładujemy w tych, którzy rzeczywiście jakieś dodatki, renty zdrowotne i tak dalej, w tych, którzy rzeczywiście tracą zdrowie ze względu na charakter służby. Ale powiedz mi, dlaczego na przykład księgowa, która powinna być pracownikiem policji albo pracownikiem tam cywilnym, dostaje jako księgowa wszystkie dodatki, na przykład dostaje rentę ze względu na utratę zdrowia, bo ona pójdzie do lekarza, powie, że ją tak się naliczyła dla tej policji, że ją głowa boli strasznie i ona dostaje tak, jakby dostała w tą głowę kamieniem podczas jakiejś interwencji.
No to już są rzeczy chore. Następna rzecz, która powinna być zrobiona. Odurzędniczenie policji. Dobrze, trafiłeś w temat, o którym mogę mówić. Bardzo chętnie. Ale okej, odurzędniczenie. W Komendzie Głównej Policji jeszcze do niedawna pracowało 2000 osób. Ostatnio Komenda Główna Policji napisała do mnie, bo ja strasznie krzyczałem w tym temacie, napisali do mnie list, gdzie panie przewodniczący, bardzo dziękujemy, że pan się interesuje policją, ale jest nieprawdą, że w Komendzie Głównej pracuje 2000 policjantów, bo pracuje ich obecnie tam 1100 czy 1200. Ja myślę, jaka cholera? No mówię, no świetnie, ale jak to się stało, że 800 gdzieś zniknęło? No i zacząłem tam szukać, o co chodzi. No i okazuje się, że oni jednak są, tylko zostali formalnie na piśmie zakwalifikowani jako pracownicy Komendy Stołecznej Policji, ale zadaniowani na Komendę Główną Policji. Czyli w papierze wszystko się zgadza. Ich jest około 1000. Jeśli we Francji jest w dyrektoriacie Policji Francji, która jest wielokrotnie większa liczebnie od Polski, która ma znacznie większe problemy niż Polska. Dyrektoriat Policji, odpowiednik KGP. Ilu tam pracuje? Pewnie kilkuset. 400. No i tak dalej, no możemy o tym mówić, mówię, godzinami o tych problemach. A oni po prostu wzięli, mówią, no dobra, żeby był spokój, to rzucimy psom kości. Tylko, że one kiedyś się zjedzą. I będzie problem. Co dalej? No właśnie. Nikt się nie zastanawia też nad takimi drobiazgami, jak jakieś durne zakupy centralne. Po co no poza tym zakupywać pojazdy do policji, skoro można, tak jak w innych krajach Europy, brać te pojazdy w leasing. I to są znacznie niższe koszty. Ale ponieważ naród przez 4 lata, jak władza jakakolwiek wygra wybory, to przez 4 lata naród może skoczyć władzy, bo nie masz żadnych instrumentów prawnych, by tą władzę powstrzymać albo wymusić na nich jakieś działania, to władza ma tam w nosie jakiekolwiek reformy, byleby do końca dotrwać, do końca kadencji, tuż przed końcem kadencji rzucić kolejne kości wszystkim ludziom. Rozumiesz? Rozumiem. I wygrać kolejne wybory i tak to się wszystko kręci. No. Ale to jak to działa? To niestety żyję już wystarczająco długo, żeby wiedzieć jak to jest. Ale tak a propos władzy, no bo niedługo są wybory, a przed wyborami zawsze są protesty społeczne. Zawsze tak jest. Zawsze jest służba zdrowia, nauczyciele i tak dalej. Ja się tak zastanawiam, o ile tu się też zgadzam, że policja dobrze dostała podwyżki, o tyle to, że policja wymusiła podwyżki nielegalnymi działaniami, bo jest tajemnicą Poliszynela, że duża część tych zwolnień była lewa. Oczywiście, że i to jest po prostu... To świadczy o tym, że jesteśmy państwem teoretycznym cały czas. No to nie ma wątpliwości. No, policja posługuje się lewym zwolnieniem. Jakaś masakra. I ja się teraz tak zastanawiam, czy... Dobra, to teraz mnie wypikacie. Czy PiS to banda jełopów, która nie rozumie, że przed maturami nauczyciele pójdą masowo na zwolnienia lekarskie i nie będzie komu maleć? Nie tylko pójdzie, również, ja nie wiem, czy już Straż Graniczna nie poszła, czy już nie poszła inna mundurówka, Straż Pożarna, no generalnie budżetówka i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, problem polega na tym, że żyjemy w postkomunistycznym ustroju. Od komunizmu, mówiąc najprościej, różnimy się, jeżeli chodzi o ustrój, różnimy się przede wszystkim tym, że o ile wcześniej PZPR, taki odpowiednik PiS-u czy Platformy w czasach komuny, miał zagwarantowane w konstytucji, jak to się nazywało, przewodnia rola partii, czyli generalnie PZPR miał zagwarantowane w konstytucji, że zawsze musi wygrać wybory. Mówiąc tak oczywiście w wielkim skrócie. I miała oprócz tego absolutną, PZPR, partia, miała absolutną kontrolę nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zawłaszczała całe państwo. System obecny różni się tylko tym, że nie ma takiego zapisu, żadna partia w konstytucji, a wszyscy partycypanci okrągłego stołu zostali dopuszczeni do wyścigu szczurów, i ten, który obejmuje władzę raz na 4 lata, dostaje identyczne instrumenty jej sprawowania jak kiedyś PZPR na okres 4 lat. Nie na cały czas, tylko na 4 lat do kolejnych wyborów. Ale się wymieniają. Zawłaszcza państwo. I się wymieniają. Ale każdy po tej wymianie dostaje jeszcze ten święty graal, jakim jest konstytucja. I generalnie mają kontrolę nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Kiedyś pani Olejnik w TVN-ie pytała mnie o jakieś... Aha, powiedziałem taką samą teorię, że żyjemy cały czas w takiej, ja to nazwałem komuna oświecona.
taka określona, taka oświecona trochę, bo nie ma wojsk sowieckich, no jest to mniej radykalne i tak dalej, i tak dalej. Można wychodzić na ulicę, tam z różą w zębach, świecą, gdzie sobie tam wsadzisz, trzymasz czymkolwiek i tyle pokrzyczeć, no tam cię szczególnie nie biją, trochę cię poszarpią, tamto, tamto i pójdą do domu. A za komuny byś dostał pały, łomot konkretny, dołek na minimum 48 i kolegium właśnie, jeszcze osławione kolegium. I mówię, ale generalnie mówię, że to co powiedziałem przed chwileczką tobie, że władza obecnie ma takie same instrumenty sprawowania, czyli zawłaszcza całe państwo. Ona mówi, no co pan opowiada, przecież to jest potężna różnica, to nie jest komunizm, to jest demokracja. Okej, okay. Potem zmieniliśmy temat, o czym się rozmawialiśmy i nagle zadaje mi pytanie po jakimś czasie, a co pan myśli o tym, że jakiś szeregowy poseł partii trzęsie, myśląc o Kaczyńskim, trzęsie całym państwem. Ja mówię, właśnie pani udowodniła moją tezę. Jaką? No o tym, że żyjemy w komunie. A mówi, co pan opowiada? Mówię, proszę pani, za komuny pierwszy sekretarz partii władzy też nie był, bo ona powiedziała, nie jest ani premierem, ani prezydentem, ani nikim, a jednak trzęsie całym państwem ten Kaczyński, szeregowy poseł. Mówię, za komuny było dokładnie tak samo. Pierwszy sekretarz partii, który trząsł całym państwem, on wyznaczał premiera, on wyznaczał przewodniczącego Rady Państwa, czyli odpowiednik dzisiejszego prezydenta i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie to samo jest w tej chwili. Podobnie było z Tuskiem. To on przecież potem wyznaczył Kopacz na swojego premiera i tak dalej, i tak dalej. To nie była jakaś umowa społeczna czy cokolwiek innego. Nie. I na tym to polega. My cały czas żyjemy w bolszewickim państwie. Mało tego, gdyby jeszcze dodać do tego, że mamy najniższą kwotę wolną od podatku w Europie. Najniższą. 3000 zł. To jest po prostu straszne. A posłowie jednocześnie 30. mają 30 koła. Tak. Do tego teraz... Ale jak mówię tak chaotycznie, to będę ciągnął dalej. Ten wątek 30 tysięcy. Złożyliśmy projekt ustawy, aby obniżyć posłom do 3000 zł. Nie, bo Sejm to jest tam zakład pracy i nam się przyda. To nie są zresztą... Chronionej pewnie. No chronione, oczywiście. A poza tym zakład pracy i to nie jest kwota wolna od podatku, tylko to są nasze diety na wykonywanie mandatu posła. Ja pytam, ale zaraz, chwileczkę, jakie diety, jeżeli mamy podróż za darmo, hotele mamy, pieniądze z biura mamy na hotele, żarcie tu kosztuje tam 10 zł obiad, czy tam 3 zł za jakiś tam napój zapłaciłem teraz przed chwileczką i tak dalej, jakieś grosze. Przyjazdy za darmo, hotele za darmo, 2,5 koła na mieszkanie w Warszawie albo hotel, no może rewelacyjny to on nie jest, ale pies go trąca, no nieważne, ja tu nie mieszkam, tylko tu śpię, na takiej zasadzie to mi tam obojętne. Natomiast wszystko jest zapewnione, no to dlaczego by jeszcze oprócz tego, to jest nic innego jak kwota wolna od podatku dla posłów, a nie do realizacji mandatu poselskiego. Zaproponowaliśmy obniżenie do 3, nie zgodzili się. Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Nowoczesna, PSL. No mówię, no dobra, jak nie chcecie sobie zmniejszyć, to podwyższcie obywatelom do 30 tysięcy. Też nie wolno. Budżetu i tak to, bo nie stać budżetu, tak, bo pęknie po prostu budżet, tak, bzdura. Można podnieść wolną kwotę od podatku bardzo prostymi ruchami. Odurzędniczyć państwo. Czy ty jesteś w stanie, bo ja tego naprawdę nie rozumiem, pytam każdego, czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć zasadność istnienia powiatowych urzędów pracy w sytuacji dzisiaj, kiedy nie mamy do czynienia... Zagódka. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z deficytem rąk do pracy. Więc ten urzędnik nie musi szukać ludziom, gdzie ma się pracować, bo praca jest, tylko bardziej szukać ludzi. Ale oni nie szukają przecież ludzi do pracy. Ludzi do pracy szuka rząd, sprowadzając ich z Filipin, z Azji, Bóg wie skąd. Pakistanu. I tak dalej. Pakistanu i za chwileczkę będą sprowadzać z Nigerii, a być może nawet i przyjmą te kwoty uchodźców. Nie, no już przyjęli więcej, tylko nie jest tam. Znacznie więcej, no to jest oczywiste. Bo naszych wygnali właśnie wysokością podatków za granicę. Naszych ludzi. Z tego co wiem,
Na same wypłaty w powiatowych urzędach pracy idzie ponad 4 miliardy złotych. Obsługa i tak dalej, że to jest kilkanaście miliardów na obsługę, na jakieś durne działania, które polegają na tym, że powiatowy urząd pracy wyda na przykład, zrobi torebkę jakąś z jakiegoś ekologicznego tworzywa i napisze: pracować zawsze warto, na przykład, albo Bóg wie co, ja nie wiem. Oczywiście albo oczywiście torebkę drukuje tam, produkuje na przykład jego ciocia Helenka, urzędnik, która mieszka w Bydgoszczy, a wujek Janek robi na niej napis za odpowiednie kwoty. Tak to wszystko funkcjonuje. Tutaj też wszędzie dookoła masz przerost urzędniczy, tak jak w tych komendach policji, jak w komendach głównych straży granicznej, we wszystkich komendach głównych, w urzędach centralnych i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie, to jest... No bo tu są te pieniądze. Coś, o co ja zawsze ludzi pytam, bo nikt mi nie umie tego wytłumaczyć. Jakim cudem mamy w Polsce bezrobocie? Kilkuprocentowe, ale mamy. Miłościwie nas opodatkowujący pan Morawiecki ściąga tutaj międzynarodowe korporacje, dając im nasze pieniądze, na przykład przez różne ulgi podatkowe, właśnie, żeby tworzyli miejsca pracy, bo mamy bezrobocie. A jednocześnie ściąga nam ludzi, których pan Kaczyński obiecywał, że nie ściągnie, w tym muzułmanów, na których jednocześnie... Żeby mogli pracować w BMW, czy tam nie wiem, w Mercedesie, tak? Tak. I jeszcze tych samych muzułmanów, na których najeżdża telewizja publiczna, dziwne to jest, ale tak do brzegu. Mamy bezrobocie, walczymy z bezrobociem, wydając pieniądze podatnika i ściągamy obcych kulturowo ludzi do pracy, bo nie mamy rąk do pracy. To albo mamy bezrobocie, albo mamy deficyt pracownika, no. Mamy deficyt pracowniczy, ponieważ ludzie uciekli przed opodatkowaniami. No na Boga, kto chce pracować za miskę ryżu? To jeszcze ja jestem w stanie się cieszyć, powiedzmy tam z paru, byłbym w stanie się cieszyć z tego, że jest lepiej niż było za komuny, ale na Boga nie mogę tego wymagać od moich dzieci. Dlaczego moje dziecko ma zarabiać trzykrotnie mniej czy czterokrotnie mniej od Niemca, skoro wykonuje taką samą pracę, która przynosi taki sam efekt, załóżmy. Załóżmy, że mam dzieciaka, który produkuje, który pracuje w fabryce lodówek Siemensa na przykład, czy tam jakiejś innej firmy, która jest produkowana i w Niemczech, i w Polsce. No to dlaczego wkładając tyle samo pracy, wyprodukowanie tej lodówki ma zarabiać trzykrotnie czy czterokrotnie mniej niż ten, który produkuje ją w Niemczech? Już nie mówię o tym, że ten w Niemczech ma zapewniony full socjal, full obsługę lekarską i tak dalej, i tak dalej, a tutaj czekasz po endoprotezy 30 lat, jak umrzesz. No chyba, że jest się jakimś prezesem albo kimś innym. Nie poruszajmy aż tak drastycznie, znaczy, że tak powiem, ekstremalnych tematów. No, może rzeczywiście. Aż powiem szczerze, że aż mi języka w gębie zabrakło chyba pierwszy raz w tym roku, bo to rzeczywiście jest straszne, zwłaszcza jak sobie człowiek wyobrazi dwie fabryki po dwóch stronach granicy, 20 km różnicy i 4 razy różne pensje. Ale to samo dotyczy na przykład opieki służby, naszej służby zdrowia. Ja mam znajomych, którzy mieszkali do niedawna w polskiej części Cieszyna, ale chłopak, bo są młodsi ode mnie ludzie, założył firmę na terytorium Czech i również tam w tych, no też ze względów, powiem szczerze, i podatkowych, bo tam było po prostu łatwiej. Niższe podatki, więcej dla przedsiębiorców ułatwień i tak dalej, i tak dalej. A w związku z tym mógł również, płacąc podatki w Czechach, korzystać z czeskiej służby zdrowia. I oni mają dziecko, chore dziecko. O takim, nie jest to lekka choroba, ale nie też jakoś szczególnie ciężka. Mówią, ponieważ tutaj w Polsce mieli okres czekania na operację chyba kilkuletni, 3 czy 4-letni, mówią, to może spróbujemy w tych Czechach. Więc poszli do szpitala, czy tam do jakiegoś ośrodka zdrowia, nie wiem tam dokładnie gdzie, i mówią: panie doktorze, na kiedy moglibyśmy otrzymać termin operacji takiej i takiej dla naszego dziecka? Myślę, że miałem sobie u głowy, że tutaj za szereg powie, że za 3 to będziemy operować w Czechach. A on popatrzył na nich jak na nienormalnych. Mówię, ale co, nie możecie jakoś teraz tego zrobić? O co chodzi? Kiedy wy macie czas? A nie, ale to kiedy my możemy, to kiedy wy macie czas? A my możemy dzisiaj to zrobić. I na tym to polega. I płacąc niższe podatki w Czechach, ma zapewnioną lepszą opiekę zdrowotną niż płacąc wysokie podatki w Polsce.
tutaj. Tak, i to jest właśnie najgorsze. Znaczy, więc co to jest? To polega, więc jakie jest wytłumaczenie to? Znaczy, że gdzieś tkwi wada w zarządzaniu pieniędzmi i tak dalej, w strukturach. Ja zaproponowałem, bo przecież reforma służby zdrowia wymaga co najmniej, wprowadzenie w życie reformy służby zdrowia wymaga co najmniej, jakakolwiek ona by nie była, co najmniej kilkunastu lat. Zaproponowałem więc, będąc kiedyś u prezydenta i w obecności kilku przedstawicieli tych dużych partii, czy partii sejmowych, zaproponowałem, byśmy stworzyli coś na zasadzie okrągłego, to się źle kojarzy ten okrągły stół, ale powiedzmy jakiegoś spotkania, gdzie wszystkie opcje polityczne przez jakiś czas pracowałyby nad nową ustawą reformującą służbę zdrowia. Ale ponieważ mamy i doszło do jakiegoś kompromisu, do jakiegoś konsensusu, do jakiejś zgody, wspólny projekt, żeby został przez wszystkie opcje polityczne napisany. Ale ponieważ wiem, że w Polsce ustrój polityczny i ordynacja wyborcza powodują, że w Polsce kadencja jednej partii trwa, znaczy rządy jednej partii jedną, maksymalnie dwie kadencje, a służba zdrowia wymaga kilkunastu lat, a co partia przyjdzie, to sobie po swojemu to wszystko niby reformuje. Reformy polegają na tym, że swoich znajomych dają na dyrektorów i tak dalej, nieważne. No to żebyśmy podpisali taką umowę, że po dojściu do, władzy jakiejś innej partii, ta partia obliguje się do tego, by dalej kontynuować tą reformę. Nikt nie podpisał. Rozumiesz? I na tym to polega, bo oni mają to w dupie. Oni są gotowi grać życiem ludzkim, zdrowiem ludzkim, wszystkim, żeby tylko objąć spółki Skarbu Państwa, obsadzić tam swoje rodziny, zajebać, po prostu to musisz wypikować. Wszystko, to, co jest do zajebania, po prostu wypracowane jeszcze przez, przez naszych dziadków, nawet w tej wstępnej komunie, wypracowane przez naszych przodków. To wszystko jest w tej chwili ich, partycypantów okrągłego stołu, którzy udają, że robią nam dobrze. Robią dobrze samemu sobie, a nam rzucając ochłapy po te 500 zł, po te 500 i tak dalej, i ogłupiając, i strasząc Kukizem, i youtuberami, i Bubi, i wolnościowcami, i wszystkimi. Jezu Chryste. Tak, i to jest doskonała puenta, więc ja podziękuję w tym momencie, bo to naprawdę było bardzo, bardzo mocne. Wielkie dzięki, wielki szacunek. Do zobaczenia, mam nadzieję. Daj Bóg. Daj Bóg. Ale to gdzie? W Strzelcach Opolskich, czy w tym? Czy w Tworkach, czy w... No ja mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu, w dobrym miejscu. Powiem, że szczerze, aż mnie zamazało, także zrobię tylko takie jedno wielkie dziękuję i klask dla zsynchronizowania. Kochani, w pierwszej linii opisu dziękuję macie fanpage pana Pawła Kukiza. Zachęcam do lajkowania. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Pozdrawiam i rzeczywiście klask dla synchronizacji.